Otwieram obrady trzeciej sesji z siódmej kadencji Rady Gminy Goraj. Witam serdecznie wszystkich, którzy byli dzisiaj do pracy. Witam Państwa z koła Amuść. Witam Pana Wójta Gminy. Witam Panią Skarbnik. Witam Pana Sekretarza. Witam Państwa kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Państwa sołtysów oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach dzisiejszej sesji Rady Gminy Goraj. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że w sesji bierze udział 14 radnych. Na ogólną liczbę 14 to jest 100%, co stanowi obrad tych odnowanych uchwał. Stosownie zapisów prawa wniosek o zostawę regulaminu Rady Gminy, zawiadomienie o terminie miejscu, zapewne zielone funkcje Państwa w sprawie przemawiania zostało wydarzone do oczywiście wiadomości w sposób zwierzająco przyjęty. Proponowany porządek obrad, jaki Państwo radni otrzymali, nie uległ zmianie. Czy Państwo radni ma inne propozycje dotyczące porządku obrad? Nie słyszę. W takim razie przegłosujemy proponowany porządek obrad. Pan Bigos Leszek. Za. Pan Pomaga Ryszard. Ząbka Leszek. Jestem za. Jabłońska Danuta. Jestem za. Kapica Stanisław. Za. Koś Zbigniew. Jestem za. Kuraś Paweł. Za. Maciek Paweł. Za. Wielko Krzysztof. Ja. Momot Maria. Jestem za. Sowa Władysław. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem za. Stańczyk Mirosław. Jestem za. Listę Deus. Jestem za. Dziękuję bardzo. Proponowany porządek obrad został przyjęty. Przyjęcie protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Goraj. Przechodzimy do kolejnego punktu. Obrad, jak dziś jest, przyjęcie protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Goraj. Czy są uwagi do protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Goraj? Są? Nie słyszę. Protokół odczytać. Jak to kto jest za? Przepraszam. Piwo Czeszek. Jestem za. Kowalny Ryszard. Jestem za. Bąbka Leszek. Jestem za. Danuta Jabłońska. Jestem za. Kapisarz Stanisław. Za. To jest Bigier. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Łacek Paweł. Jestem za. Mirko Krzysztof. Za. Momot Maria. Jestem za. Sowa Władysław. Za. Stańczyk Andrzej Janusz. Jestem za. Stańczyk Miłosław. Jestem za. Wista Deusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Punkt czwarty. Informacja pana wójta gminy Goraj o działalności między sesjami. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Na ostatni. Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi, Państwo kierownicy jednostek organizacyjnych, Pani Mecenas, zaproszeni goście. Witam serdecznie na trzeciej z kolei już sesji ósmej kadencji Rady Gminy. Jest to jednocześnie ostatnia sesja w tym roku, więc może też będzie parę słów podsumowania. A co do mojej, naszej tutaj działalności między sesjami. Ostatnia sesja miała miejsce 30 listopada, więc miesiąc temu. Życie toczy się ciągle do przodu, ciągle mamy swoje obowiązki, zobowiązania, którymi zajmujemy się na co dzień. Na ten moment jest to okres troszeczkę jakby zimowy, więc tych prac typowo jakich jest już coraz mniej. Z drugiej strony też po części jest to też domknięcie, zamknięcie roku. Więc
informuję tylko, że w tym czasie zostały dokonane odbiory tych inwestycji, które się kończyły. Dotyczyło to właśnie sieci kanalizacyjnej i punktu zrzutu, który już funkcjonuje przy oczyszczalni ścieków, więc ścieki są już zrzucane tam na miejscu, nie pod kościołem, nie pchane, jak było to przez szereg lat. Także to zadanie udało nam się ukończyć. W tym miejscu chcę podkreślić, że zadanie jest przyjęte w całości jako odebrane, natomiast będą drobne poprawki ze względu na to, że jest to okres już niemalże zimowy. Już widzę gdzieś tam jakieś drobne zapadnięcia chodnika w Mononii, chociażby jadąc widziałem. Więc jakby jest to normalne, nie jest to jakieś przeoczenie wykonawcy, że coś zostało zrobione. Natomiast no tak to inwestycyjnie wygląda. Więc to, ta inwestycja została odebrana, zostały też odebrane drogi. Droga w Kondratach, też podkreślam, że będzie też pobocza jeszcze wiosną jakby uzupełniane, bo to, co dało się zrobić, to zostało zrobione, a niemniej jednak no, ta pora roku na wszystko jakby nie pozwala. Ponadto, no cóż, był już troszkę śnieg, więc było drobne odśnieżanie. Cieszymy się, że aura Wodzia nas jeszcze oszczędza, że nie musimy wydawać dużych środków pieniężnych na utrzymanie tutaj odśnieżania, bo szanowni państwo, podkreślam to jeszcze raz, że macie to świadomość, że w przypadku dużych śniegów, gdzie są obfite opady, jeżeli pracują trzy jednostki, a takimi dysponujemy, to koszt dzienny utrzymania, czyli samego paliwa, to jest rzędu 1000 zł. Nie mówiąc o zużytym sprzęcie, nie mówiąc o pracownikach. Więc tak naprawdę, jeśli nie mamy śniegu, to my każdego dnia oszczędzamy. Za co może się cieszymy. Ponadto, co się tu wydarzyło? Ukazała się lista rankingowa wniosków złożonych tutaj do pana wojewody, tak zwanych dawno schetynówek, może to niepopularna nazwa, jest to program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Jesteśmy tutaj na miejscu 27, czyli no, na wniosków dosyć sporo, bo przyjętych tutaj jest 75, 27 na 75 w gminach, jest to dobre miejsce. Więc to ta inwestycja, dofinansowanie otrzyma, dotyczy to drogi w Wólce Abramowskiej od Bononii do drogi wojewódzkiej. O tym informowałem, o tym szanowni państwo wiecie. Także z tego się cieszymy, że w międzyczasie mamy taką informację. W międzyczasie również została podana informacja w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie wniosku na rewitalizację, czyli przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury. Nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Będzie jeszcze merytoryczna, ale te wnioski, które przeszły wszystkie ocenę formalną, jest to kwota 148 milionów złotych. Natomiast pula jest jakby 180, więc wygląda na to, że jeżeli coś nie mamy tam, nie mówiąc, skopane, to jest wielka szansa, że otrzymamy środki na tą inwestycję. I tutaj się liczymy, ale tak już dla podkreślenia, 20 parę wniosków, za 28 zostało odrzuconych, więc to nie było, że kto tylko złożył, to otrzymał. Trzeba było troszkę tych starań, no i te starania były. Mam nadzieję, że będzie to pozytywne. To z takich spraw jakby tyle. Cóż innego. Nasi pracownicy pracują każdego dnia, starają się jak najlepiej. Nie zawsze może to w każdym przypadku najlepiej wychodzi, no ale liczą się starania.
I za to też dziękuję i swoim pracownikom, i w ogóle wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu całorocznego. Dziękuję szanownym Państwu radnym, że podejmowaliście dobre, mądre decyzje w całym roku, które pozwoliły nam na zrealizowanie bardzo wielu przedsięwzięć. Będzie o tym mowa już tutaj przy absolutorium w stosownym czasie, ale tak z racji tego, że jest to ostatnia sesja w tym roku, chciałbym jakby podkreślić, poinformować, Państwo radni taką wiedzę mają, może Państwo są gdzieś mniej, czy pozostali tutaj zgromadzeni, że kwota dochodów łącznych w 2018 roku to jest rzędu 18,5 miliona, wydatków 20 milionów 880, więc no, troszkę więcej tych wydatków. No ale też mieliśmy jakby wiele przedsięwzięć tutaj do realizacji. Ja zawsze podkreślam i pytałem również panu skarbnik, bo ja zawsze pilnuję tego poziomu długu zadłużenia, żebyśmy no, nie wpadli w zbytnie nieprzewidywalny problem, bo byłoby to złe. Tak naprawdę podkreślam, jedna inwestycja, którą realizowaliśmy, ta nasza największa, spowodowała to, że niestety musieliśmy się troszeczkę zadłużyć. Dotyczyło to właśnie inwestycji dotyczącej kanalizacji i tutaj przyłączy i punktu zrzutu. Sprawa wygląda w ten sposób, że 950 tysięcy pozyskaliśmy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. To dotyczyło zarówno samej sieci kanalizacyjnej przy punktu rzutu, jak też dofinansowania do przyłączy. Efektem tego wszystkiego jest to, że była taka konieczność zadłużenia się o kolejne 796 zł, to dokładnie taka suma, o którą musieliśmy jakby zaciągnąć pożyczkę w stosunku do roku poprzedniego. Ale mówię, to nikt sobie gdzieś tam nie zmarnował tych środków, nie wyprowadził, tylko było to zużytkowane w sposób, myślę, właściwy. I także podkreślam, tak podsumowując ten cały rok, największe te inwestycje to było właśnie to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej polegające na budowie kanalizacji i punktu zrzutu i częściowo przebudowie sieci wodociągowej, montaż kolektorów słonecznych, drugi etap, też pierwszy etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, w którym się znajdujemy. Kolejne to były to remonty, remis w Wólce Abramowskiej, w Chosznie Abramowskiej i w Zagrodach, a także przebudowa, odbudowa dróg powodziowych, głównie powodziowych, wąwozowych. O tym Państwo szczegółowo byli informowani i mają świadomość. Także myślę, że kończymy ten rok z lekkim jakby, no, długiem, no, taka też jest prawda, no ale też kończymy z pewnymi osiągnięciami, efektami. Poprawiliśmy efektywność chociażby gospodarki tutaj ściekowej, wodno-ściekowej. 89 przyłączy dokładnie kanalizacyjnych zostało włączonych, więc to też już coś mówi za siebie. Także to są takie sprawy. Ze spraw bieżących właśnie przypomniałem sobie to, co jest ważne teraz dla Państwa, a też jakby spędza mi ten zbobieg, to jest to, że jesteśmy na etapie przeprowadzania przetargu, postępowania przetargowego na odbiór odpadów stałych od mieszkańców. Takie postępowanie ogłosiliśmy najpierw na lat 2, wcześniej oferta była rzędu chyba 640 tysięcy, dosyć dużo, przekraczająca znacznie nasze możliwości.
bo my mamy chyba w budżecie 228 tysięcy za, jakby zapisane, chociaż to i tak jest z małym naddatkiem tych zbieranych środków od mieszkańców. Natomiast no, unieważniliśmy to pierwsze postępowanie, licząc, że może osiągniemy jakiś lepszy wynik, bo oferta była tylko jedna i zawsze tak się dzieje. Jest to przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z Biłgoraja, które można powiedzieć jest monopolistą, no niestety tak się dzieje. Prawem przez ten postępowanie przetargowe jest to ogłaszane, niemniej jednak no, zgłasza się tylko jedna firma. Kolejny przetarg, rzeczywiście również przystąpiło przedsiębiorstwo komunalne z Biłgoraja, gospodarki komunalnej z Biłgoraja już na jeden rok. I już nawet cieszyliśmy się, że tam troszeczkę mniej wyszło, bo wyszło chyba 11 tysięcy mniej na tym przetargu. Wezwaliśmy wezwanie do udostępnienia dokumentów, bo taka jest procedura tutaj. I w międzyczasie przedsiębiorstwo przysyła nam pismo, że ze względu na podniesienie kwot za składowanie odpadów przez gminę Milcze, która to na terenie której znajduje się składowisko odpadów stałych, i to dosłownie akurat za odpady niesegregowane o 52%, aż ten odpad niesegregowany został podniesiony kwoty za jej składowanie. Przedsiębiorstwo wycofuje się z oferty, nie jest w stanie podpisać umowy, nie chce tej umowy podpisać. No i na tym etapie jesteśmy z problemem takim noworocznym, bo jesteśmy zobowiązani przetarg ogłosić kolejny, ale co naprawdę z niego wyniknie, trudno powiedzieć. Jak obserwujemy naszych tutaj wszystkich sąsiadów i szersze tutaj jakby pole na tym kierunku, naprawdę są problemy, bo chociażby w mieście Biłgoraj kwota obecna jest 12,5 zł na mieszkańca za odpady segregowane. My mamy, szanowni państwo, tak dla uświadomienia, grupy różne, to doskonale wiedzą to radnie, ale tak w skrajnych tych przypadkach, gdzie mamy, załóżmy, gospodarstwo 10-osobowe, u nas kwota jest dla gospodarstwa 6-osobowego i więcej 26 zł, no to łatwo sobie policzyć, że jest to 2,60 za osobę. No tak dalej pewno nie pociągniemy. W jakim kierunku to pójdzie, no będziemy tutaj na tej sali też. To zważa, że postępowanie jakby samo z siebie wygasło, zostaje unieważnione, bo nie ma oferenta. Natomiast ogłosimy, no już po nowym roku, bo został nam tylko jeden dzień, kolejne postępowanie, a tak naprawdę co z niego wyniknie, to zobaczymy. Także ja wszystkim państwu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tutaj współudział w realizacji tego budżetu, w realizacji zadań przez ten cały rok, które tutaj pomagały, wspomagały moją osobę, również pracowników Urzędu Gminy. Dziękuję właśnie pracownikom, sekretarzowi, pani skarbi, pani mecenas, wszystkim innym, państwu sołtysom, organizacjom społecznym, jednostkom organizacyjnym, strażakom, wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tego tutaj budżetu, zrealizowania tego przeżycia spokojnego tego roku. On nie był bardzo spokojny, już dwa słowa na koniec, panie przewodniczący. Także ponieważ mieliśmy wiele tutaj jakby wydarzeń, były wybory samorządowe, były kontrole, które wiele tutaj też nas absorbowały, wiele czasu. No wszystko jakoś ułożyło się pomyślnie. Jak widać, mieszkańcy czy lepiej, czy gorzej, ale doceniają naszą pracę, ponieważ tak naprawdę podkreślałem to na pierwszym tutaj spotkaniu Rady Gminy obecnej kadencji, podkreślam raz jeszcze, wszyscy radni, wszyscy niezależnie z jakiej opcji startowali, którzy byli w poprzedniej kadencji, a chcieli startować, zostali wybrani na kolejną obecną kadencję. Także wszystkim gratuluję, sobie pewno również. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni panowie. Przechodzimy do punktu 5.
obrad, interpelacje i zapytania radnych. Proszę Państwa radnych o interpelacje. Uchwały nr 2 2018 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Gora. Z uwagi na to, że jeden z naszych radnych, pan Andrzej Stańczyk, należy do żadnej komisji Rady Gminy, proponuję, aby radny podłączył do komisji spraw społecznych, która jest obecnie komisją trzyosobową. Czy pan radny? Wyrażam zgodę. Pan radny wyraża zgodę. Więc proszę o przedłużenie projektu uchwały pana Zenona. Uchwała. Uchwała Rady Gminy Gora z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Gora. Podstawę prawną komisję. Rada Gminy Gora uchwala za następujący paragraf jest. Uchwały numer 2. Uchwalony przez 5 przez 2018 Rady Gminy Gora z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Gora. Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie. Powołuje się czteroosobową komisję spraw społecznych w następującym składzie. Punkt 1 Krzysztof Mielko, punkt 2 Ryszard Kurmaga, punkt 3 Andrzej Stańczyk, punkt 4 Leszek Wilus. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Gora jest przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie ma, tak? Więc podejmiemy uchwałę. Miłosz Leszek. Za. Kurmaga Ryszard. Jestem. Gąbka Leszek. Jestem za. Jabłońska Renata. Jestem za. Kamica Stanisław, za. Wojciech. Jestem za. Któraś Paweł. Jestem za. Włacek Paweł. Jestem za. Mierko Krzysztof. Jestem za. Mowat Magda. Jestem za. Sowa Wadysław. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem za. Stańczyk Mirosław. Jestem za. Wic Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Proszę pani Małgorzata. Uchwała dotyczy lokalu Krzysztof Ordynacji. Jest to lokal o powierzchni 15 m kwadratowych i tutaj firma Orlen zwróciła się do nas z prośbą o wynajem nadal na centralnym lotnisku. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Społecznej. Opinia Komisji Społecznej może to pan przekreślić uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu nieruchomością dotyczącą najemców. Komisja Spraw Społecznych opiniuje projekt zmiany uchwały. Powyższą opinię nie pozostawi się komisji jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w przedmiocie obrad? O przedłożeniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy najmu nieruchomości do osoby najemców, proszę Panią Małgorzatę Stręcili.
17.3.2018 Rady Gminy Korań z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą. Podstawę prawną gminy. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu budynku stanowiących własność gminy Goraj, włożony w zasięg ordynacji gmina Goraj, usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 185 okolicy 0,42 hektara, dla której są rejonowy w Biłgoraju, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer ZA1B łamane przez 000 86 265 łamane przez 6 na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat z dotychczasowym najemcą. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się gminie Biłgoraj. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Przegłosujemy uchwałę. Miłosz Leszek. Jestem za. Formana Ryszard. Jestem za. Wąka Leszek. Jestem za. Janusz Jadomska. Jestem za. Kamica za. Kość Zbigniew. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Wacek Paweł. Jestem za. Jeko Krzysztof. Jestem za. Mamat Maria. Jestem za. Sława Wadysa. Jestem za. Maciej Tamczyk. Jestem za. Stańczyk Miłosław. Jestem za. Starski Przełóż. Jestem za. Związek Uchwalstwa podjęta. Punkt 8. Jak poprzednio, to bardzo panie przewodniczący, bardzo szybko. Uchwała numer 18 dotyczy lokalu Kośni Abramowskiej. Dotychczas prowadził tam sklep pan Józef Głowa, również zwrócił się z prośbą o wynajem tego lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to lokal o powierzchni 35 m2. Dziękuję bardzo. Pan kierownik, przewodniczący, przepraszam, Centrum Spraw Społecznych. O zapoznanie się z treścią uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z nieruchomości dotyczących najemcą, Komisja Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje w grozie wyrażenia uchwały. Powyższa opinia została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie obrad? Oto przedłożenie projektu uchwały. Proszę Panią Małgorzatę. Uchwała Rady Gminy Goraj z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Kośni Abramowskiej, stanowiącej własność gminy Goraj, usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numer 330 o powierzchni 0,09 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer ZA1B łamane przez 000 79 872 łamane przez 2 na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat z dotychczasowym najemcą. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się gminie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Przegłosujemy uchwałę. Miłosz Leszek. Jestem za. Furmana Ryszard. Jestem za. Wąka Leszek. Jestem za. Jabłońska Danuta. Jestem za. Kapica za. Koźnik. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Wacek Paweł. Jestem za. Mieszko Krzysztof. Jestem za. Momot Mariusz. Jestem za. Sława Wadysła. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem za. Stańczyk Miłosz. Jestem za. Lista Wyrów. Jestem. Dziękuję. Uchwała została podjęta. 9 punkt. Następna uchwała dotyczy budynku ośrodka zdrowia. Tutaj są wydzielone 3 lokale. Pierwszy lokal składający się z 8 pomieszczeń, całkowita powierzchnia 161,17 m2. I tutaj ten lokal jest wynajmowany przez panią Elżbietę Wysocką na prowadzenie takiej modyfikacji. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji
Po zapoznaniu z treścią uchwały zostały wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych wyborów najmów nieruchomości. Szanowny Senat, Komisja Strzałka, pozytywnie opiniuje projekt wyżej wymienionej uchwały. Powyższa opinia została przyjęta przez Komisję jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych zabrał głos w tym punkcie obrad? O przedłożenie projektu uchwały proszę Panią Małgorzatę Rzeczyńską. Uchwała Rady Gminy Gora z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najmem. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu numer 1 będącego częścią składową budynku ośrodka zdrowia w Goraju stanowiącym własność gminy Goraj i sytuowanym na działce oznaczonego w ewidencji gruntów numer 33,78/3 o powierzchni 0,06 hektara, dla której są wyjątkowe w Goraju. Komisja Wydziału Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ZA1B/00055892/4 na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat dotychczasowym najmem. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Goraj. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z gminy. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Biła Leszek. Jestem za. Kumana Ryszard. Jestem za. Wątka Leszek. Jestem za. Jabłońska Wędka. Jestem za. Kapica Słońca. Za. Kozdignie. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Łacek Paweł. Za. Wielko Krzysztof. Za. Momo Kamil. Jestem za. Solowarys. Za. Stańczyk Andrzeja. Stańczyk Mirosław. Jestem za. Nic tego. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Punkt 10. Proszę Pani Prokuratorę. Uchwała dotyczy lokalu znajdującego się w budynku ośrodka zdrowia na prowadzenie działalności gabinet stomatologiczny. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia na parterze o powierzchni użytkowej 27,5 m² i jednego pomieszczenia w gminicy o powierzchni 17,36 m². Dziękuję. Proszę o opinię Pana Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Po zapoznaniu z treścią uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości przyjętej na jedno, Komisja Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt wyrażenia uchwały, który opinię z nas jedną komisję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej chwili, tak? O przedłożenie projektu uchwały proszę Panią Małgorzatę. Uchwała Rady Gminy Goraj z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i nieruchomości z dotychczasowym najemcą. Paragraf 1. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu nr 2 będącego częścią składową budynku ośrodka Krajowego Goraju stanowiący własność gminy Goraj sytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 33,78,33 o powierzchni 0,06 hektara, dla której są terenowe w gminie Goraju. Piąty Wydział Ksiąg Wieczystych wprowadza księgę wieczystą nr ZA1B/00/50,52/4 na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat z dotychczasowym najemcą. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się do paragraf 3. Uchwała w życie. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi? To jest Piwo Streszek. Jestem za. Kumana Ryszard. Wątka Ryszard. Jestem za. Jakoś Siadunka. Jestem za. Kapito Sunka. Za. Kozbili. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Płacek Paweł. Jestem za. Wielko Krzysztof. Jestem za. Pomoc. Jestem za. Słowa Radziecko. Za. Stańczyk Andrzeja. Jestem za. Stańczyk Mirosław. Jestem za. Widz Tadeusz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Chciałbym powitać Pana Starostę na naszych obradach. Dzień dobry. Pana Andrzeja witam serdecznie. No i proszę się po przyłączenie do obrad.
Przechodzimy do punktu 11. Pani Pośle, proszę bardzo. Trzeciego lokalu zajmującego się Głównym Ośrodka Zdrowia. Przedmiotem najmu jest umownie wydzielona część lokalu użytkowego oraz element czy część dachu, na której znajduje się maszt, który jest przeznaczony na rozpowszechnianie internetu drogą radiową dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Opinię Komisji Przewodniczącego pana Przewodniczącego. Pozostałem w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu ze dwoma przewodniczącymi na Jęco. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt wyrażenia uchwały. Jeśli opinia została przyjęta przez jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jest zabrał głos w tym punkcie obrad? Proszę o przedłożenie uchwały na tym odpowiedzi. Uchwała Rady Gminy Gora z dnia 28 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą. Pomijam podstawę prawną, paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu numer 3, będącego częścią składową budynku ośrodka zdrowia Korali, stanowiącym własność gminy Gora i sytuowanym na działce oznaczonej do ewidencji gruntów numerem 33,78/3 o powierzchni 0,06 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Gorali, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ZA1B łamane przez 000,55,892 łamane przez 4 na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat z dotychczasowym najemcą. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gorali. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedłożonej uchwały? Przedłożyłem uchwałę. Wigos Leszek. Jestem za. Kowala Ryszard. Jestem za. Kąpka Leszek. Jestem za. Jabłońska Dominika Kapisa za. Koń Zbigniew. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Wacek Paweł. Jestem za. Wielko Krzysztof. Jestem za. Momot Maria. Jestem za. Sława Władysław. Stanisław Andrzej. Jestem za. Stanisław Kirosław. Jestem za. Pisa Deus. Jestem za. Dziękuję bardzo. To jest ta podjęta. Punkt 12. Proszę bardzo, pani Urzędo, czego dotyczy? Mowa dzierżawy dotyczy działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 33,37/1 o powierzchni 0,10 hektara położonej w Gorali. Dotychczasowy dzierżawca, pan Antoni Borywa, zwrócił się z prośbą o dalszą umowę dzierżawy. Jest dzierżawiona to do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i remontu. Dziękuję. O przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych proszę pana przewodniczącego. No zapoznanie z treścią uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy nieruchomości przez Krajów Dzierżawców. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje gminy uchwały. Przedstawienie projekt gminy uchwały. Powyższa opinia została przyjęta przez Komisję Jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa zabrał głos w tym punkcie obrad? Przegłosujemy uchwałę. Piwosz Leszek. Jestem za. Formalny Ryszard. Jestem za. Formaga, przepraszam. Gąbka Leszek. Jestem za. Jabłońska Danuta. Jestem za. Krzysztof za. Koń Zbigniew. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Wacek Paweł. Jestem za. Wielko Krzysztof. Jestem za. Momot Maria. Jestem za. Sława Władysław. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem. Stańczyk Piwosław. Jestem za. Pisa Deu. Za. Dziękuję bardzo. Została podjęta. Punkt 13. Ta uchwała również dotyczy umowy dzierżawy gruntu znajdującego się w Koraju. Chodzi o działkę niezabudowaną 3637 łamane przez 3 o powierzchni 10 arów, ale tutaj wydzierżawiamy grunt o powierzchni 10 metrów kwadratowych wyłącznie w celu usytuowania przenośnego garażu. Dla pani Dążowo. Dziękuję.
bieżąco. Komisja skarg społecznych pozytywnie opiniuje projekt wyżej wymienionych uchwał. Kształtnie zostało przyjęte przez komisję jednogłośnie. Dziękuję bardzo. O przedłożony projekt uchwały. Proszę panią moderatorkę. Uchwała Rady Gminy Gora z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 25 m2 kwadratowych stanowiącej własność gminy Gora oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 36-37/3, na której Sąd Rejonowy w Bigoreju, 5 Wydział Ksiąg Wieczysty, wprowadził księgę wieczystą numer ZA1D/00-73624/7 na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat z dotychczasowych dzierżawca. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budowy gminy Gora. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Przegłosujemy uchwałę. Miłosz Leszek. Jestem za. Pomaga Ryszard. Wątka Leszek. Jestem za. Jawońska Danuta. Jestem za. Kamica Sejsor. Za. Koźwinie. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Władysław Paweł. Jestem za. Mierko Krzysztof. Jestem za. Pomod Maria. Jestem za. Sowa. Dla Państwa. Stańczyk Kamrzej. Jestem za. Stańczyk Kinoza. Jestem za. Tadeusz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ogłaszam 15 minut przerwy. Jest pani mowa rada, punkt 14. Proszę bardzo. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 57 oznaczona numerem 3179, użytkowana również jako zbiornik wodny oraz część budynku gospodarczego wiatru o powierzchni 72 metry kwadratowe. Dotychczasowy dzierżawca Stowarzyszenie Zwykłe Rękarze Amun zwróciło się z prośbą do Wójta Gminy Gorej o dalsze wydzierżawienie zbiorników wodnych, ale również wpłynęło drugie podanie od pana Adama Misiury o wydzierżawienie tych zbiorników. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie obrad? O przedłożony projekt uchwały proszę panią. Uchwała Rady Gminy Gora z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawności z dotychczasowym dzierżawcą. Paragraf pierwszy. Wyraża zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numer 3160 o powierzchni 9,15 hektara i numer 3179 o powierzchni 57 stanowiących własność gminy Gorej, dla której są wyjątkowe w Bigoraju, 5 Wydział Ksiąg Wieczysty, w temacie księgę wieczystą, numer ZA1D/00-42017/3 na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gorej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Proszę bardzo. Ja chciałbym się zapytać, jaki będzie skutki prawne, jeżeli na przykład odrzucimy tę uchwałę, czy będzie mogli do, na przykład będzie potem jakiś sprzedaż, czy coś, czego by mogło nie startować, jeżeli my to odrzucimy. Dzierżawy nieruchomości dla stowarzyszenia, bo ono jest dotychczasowym dzierżawcą. I uchwała Rady wyrażająca zgodę na to doprowadzi do tego, że stowarzyszenie Ambur będzie tym dzierżawcą, nie korzystając, jakby korzystając z pierwszeństwa przed innymi. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, że państwo nie wyrażą takiej zgody, to dojdzie do tego, że nie będzie dotychczasowego dzierżawcy i trzeba będzie podjąć uchwałę
uchwałę w przedmiocie zgody na wydzierżawienie. I w mojej ocenie, jeżeli będzie taka sytuacja, że będą wpływały oferty i przetarg będzie ogłaszany, to Państwo będą mogli startować w tym przetargu. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi? Może ja słucham, proszę bardzo. Halo, rado, szanowni Państwo. Pora, gdzie jak tu pani Małgorzata poinformowała, tych wniosków wpłynęło dwa odnośnie możliwości dzierżawy tego samego terenu. Niemniej jednak dotychczasowi dzierżawcy spełniali swoje jakieś powinności tutaj objęte dzierżawą. Jest to stowarzyszenie, które skupia no, szereg tutaj też mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko naszej. I promuje, można powiedzieć, wędkarstwo i nie tylko od rekreacji, odpoczynek na terenie tutaj tych zbiorników wodnych. W związku z powyższym, zgodnie z procedurą, wójt przedkłada, ja to tłumaczyłem na komisjach, ale raz jeszcze to tłumaczę, wójt ma możliwość przedłożenia stosownej uchwały odnośnie podjęcia decyzji i taką też propozycję uchwały Państwu przedkładamy. Jest to propozycja ze strony urzędu, ze strony wójta, która daje w pierwszym rzędzie jakby możliwości dotychczasowemu najemcy. Jeśli Państwo radni decydują inaczej, bo tutaj padło pytanie ze strony Pana radnego, gdyby się tak zdarzyło, że ta decyzja będzie inna, zapewne zostanie ogłoszony przetarg, w którym mogliby brać udział wszyscy, którzy zechcą do tego przetargu przystąpić. Natomiast w tej chwili nie rozmawiamy jeszcze o przetargu, bo przedmiotem dyskusji czy przedmiotem tutaj podjęcia decyzji jest projekt uchwały, który zezwala mi jako wójtowi możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą do lat 3. Czyli to nie jest na lat 3, ale do 3 lat. Ja już od razu deklaruję, że będzie to na 3 lata. Tak czy inaczej, jeżeli będzie, to będzie to na 3 lata. Natomiast, a wynika to, dlaczego jeszcze tylko 3 lata, bo Stowarzyszenie AMUR zgłosiło wniosek na dzierżawę na lat 11 wręcz. Natomiast planujemy, o tym mówiliśmy na komisjach, ale powtarzam w szerokim gronie raz jeszcze, planujemy możliwość realizacji tutaj rewitalizacji tego terenu. Jest to wpisany obszar do programu rewitalizacji gminy Goraj. Jeżeli pojawią się środki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim, a upuramy się już z obecnie prowadzonymi inwestycjami, wtedy zapewne przystąpimy do realizacji tutaj tych kolejnych zadań. Także moje wyjaśnienie jest tyle. Dziękuję. To są uwagi do przyjęcia projektu uchwały. Jeszcze raz. No, przystąpimy do głosowania. Biwa Staszek? Jestem za. Furman Garosza? Jestem za. Bąbka Leszek? Jestem za. Jabłońska Danuta? Jestem za. Kapica Solisa wstrzymuje się. Kość Zbigniew? Jestem za. Kuraś Paweł? Jestem za. Wacek Paweł? Przeciw. Wielko Krzysztof? Wstrzymuje się. Mamot Maria? Przeciw. Sowa Władysław? Jestem za. Stańczyk Andrzej? Wstrzymuje się. Stańczyk Mirosław? Przeciw. Wicadeusz? Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Proszę o zabranie głosu Pana Starostę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, Państwo Sołtysi. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tą uroczystą sesję. Jak rozumiem, będziecie się Państwo po sesji przełamywać opłatkiem zgodnie ze staropolskim zwyczajem. Ja niestety muszę wracać do swoich obowiązków. Natomiast chciałbym Państwu w tym pięknym okresie bożonarodzeniowym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności. Niech się spełniają Państwa plany, zamierzenia. Niech to będzie ten okres, w który wkraczamy.
jest to nowy rok 2019, więc będzie okresem bardzo korzystnym dla rozwoju całej gminy, bardzo korzystnym dla Państwa spraw osobistych. Niech to będzie dobry okres, dobry czas. Jesteście również Państwo chwilę przed uchwaleniem budżetu, dlatego też życzę, żeby ten budżet zaspokoił wszystkie potrzeby mieszkańców gminy Goraj, jakie tylko są. Niech każdy będzie zadowolony z tego budżetu. No i cóż, życzę owocnych dalszych obrad. Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. Niestety będę musiał się z Państwem pożegnać. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. My również dziękujemy za życzenia i również życzymy osiągnięcia dobrych efektów pracy na stanowisku starosty, dobrej współpracy między gminą Goraj a starostą, bo... Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Życzę nam. No i zdrowia przede wszystkim, zdrowia. Dziękuję bardzo. Ja również ze swojego miejsca raz, że witam pana starostę, zapraszamy też częściej, bo pan starosta jako nasz przedstawiciel, nasz radny zapewne zechce nas odwiedzać na sesjach kolejnych, na co też już w tym momencie zapraszamy, ale życzymy przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, powodzenia w niełatwej misji. No i cieszymy się, że nasz przedstawiciel akurat sprawuje tak zaszczytne funkcje. No i życzymy, żeby cały ten przyszły rok spełniał wszystkie oczekiwania. Niech się szczęści i wszystkiego najlepszego. Dziękuję raz jeszcze wszystkim Państwu i do widzenia, do zobaczenia. Również dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany pory budżetowej. Pani Skarbnik, proszę. Na ostatniej sesji Rady Gminy 6 listopada zmniejszony był plan dochodów z tytułu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na ręce Gminy Inwestycji Montaż Instalacji Kolektorów Słonecznych w Migorek o 185 tysięcy złotych i wprowadzany był termin na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji. Bo jak tłumaczyłam, nie wiadomo, czy środki wpłyną w 2018 czy w 2019 roku. Środki wpłynęły w dniu dzisiejszym w kwocie 200 tysięcy złotych. To już jest ostateczne rozliczenie tego projektu. Trzeba będzie odprowadzić jeszcze podatek VAT od tej kwoty. I w tej uchwale jest zmianą przeciwną stronę. Wprowadza się z powrotem 180 do planu dochodów, redukuje się kredyt, który był planowany 180. Ponadto wpłynęły środki też z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na opracowanie dokumentacji studium wykonalności na projekt, który planowany jest do realizacji w 2019 roku, montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Goraj i to 11 281 zł dokładnie. Zwiększone wpływy były z podatku od czynności cywilnoprawnych i stąd jest zwiększany tutaj plan o 12 tysięcy złotych. Ponadto była też większa realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, z tytułu opłat z gminy sąsiedniej za dzieci uczęszczające z gmin sąsiednich do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy zespole szkół i stąd tak kwota dochodów zwiększa się o 19 896 zł. Łącznie plan dochodu zostanie zwiększony o 228 177 zł. Ponadto jest też zmniejszenie planu dochodów o 158 441 zł z tytułu wkład mieszkańców, uczestników projektu montaż instalacji kolektorów słonecznych. To wynika z ostatecznego rozliczenia podatku VAT. Po zmianach planu dochodu wynosi 18 550
5498,69 zł. Jeśli chodzi o stronę wydatków, no to jeszcze niestety brakuje nam środków na zapłacenie noty, jaka wpłynęła z gminy Frampole za dzieci uczęszczające z naszej gminy do działu przedszkolnego w Teodorówce. I tutaj plan wydatków zostanie zwiększony o 18 000 zł. To tyle, jeśli chodzi o zwiększenie. I są zmniejszenia też wydatków. To też w związku ze zwrotem podatku VAT o 80 000 zmniejsza się plan wydatków na realizację, na zadanie, które było realizowane, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Goraj. I też w związku z rozliczeniem podatku VAT o 140 000 zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane, montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Goraj. Podsumowując, deficyt zostanie zmniejszony o 290 000 zł i o 290 000 zł zostaną zmniejszone planowane kredyty. Kredyty i pożyczki to takie planowane, ostateczne to są 1 337 911 zł. Jeśli chodzi, to są do spłaty ze środków własnych i tu już jak Pan Wójt mówił, z tej kwoty zaciągnęliśmy 950 000 zł i to będzie tyle do zaciągnięcia na ten rok. I to dziękuję. Wystąpienie Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Opinia Komisji Rewizyjnej. Pozwolę zapoznanie się z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt wyżej wymienionej uchwały. Opinia została przez Komisję przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Czy z Państwa Państwa Radni chce zabrać głos w tym punkcie obrad? O przedłużenie projektu uchwały, proszę Panią Dorotę. Uchwała nr 325/2018 Rady Gminy Goraj z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Postawę prawną pominam. Zwiększa się plan dochodu budżetu Gminy Goraj na 2018 rok o kwotę 228 177 zł. Zmniejsza się plan dochodu budżetu gminy Goraj na 2018 rok o kwotę 158 441 zł. Plan dochodu budżetu gminy Goraj na 2018 rok o zmianach wynosi 18 555 498 69 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 15 140 205 69 groszy i dochody majątkowe w kwocie 3 415 293 zł. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Goraj na 2018 rok o kwotę 18 000 zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Goraj na 2018 rok o kwotę 238 261 zł. Plan wydatków budżetu gminy Goraj na 2018 rok po zmianach wynosi 20 883 305 zł 69 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 14 106 158 zł 69 groszy i wydatki majątkowe w kwocie 6 777 147 zł. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Zmniejsza się plan przychodu budżetu gminy o kwotę 290 000 zł do kwoty 2 755 211 zł. Po zmianach określonych w ustępie 1 załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały. Paragraf 4. Załącznik nr 5 określający plan wydatków na zadanie inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 określający wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały. Paragraf 6. W uchwale nr 35/210/17 Rady Gminy Goleń z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 327 807 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 2 174 807 zł, wolne środki jako nadwyżki środków wspólnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń wynikowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla ubiegłych 153 000 zł. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. W budżecie gmin tworzy się rezerwy. Ogólną w kwocie 0 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 0 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 0 zł, celowe w kwocie 25 000 zł, przeznaczenie na realizację zadań płatnych z zakresu zarządzania procesu rolowego w kwocie 25 000 zł, odbudowę dróg gminy do sprawdzenia wąwozu w kwocie 0 zł. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia tych kredytów pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 102 211 zł. Paragraf 7 pozostaje do zastanowienia uchwały budżetowej o zostaniu tych zmian. Paragraf 8 wykonanie uchwały wychodzi się wójtowi gminy Gorej. Paragraf 9 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa obywatelskiego. Przewodniczącego. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Przewodniczący uchwały. Dziwo Staszek. Jestem za. Pomaner Ryszaj. Pomaner Ryszaj. Kolejny. Jestem za. Jabłońska Narodna. Jestem za. Kobieta Stanisław. Za. Kolejny Piłka. Jestem za. Kolejny Paweł. Jestem za. Wasek Paweł. Jestem za. Wielko Krzysztof. Młomot Maria. Jestem za. Sowa Profesor. Jestem za. Starczy Pan. Jestem za. Starczy Pirozny. Jestem za. Wic Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Uchwała stała podjęta. Szesnasty punkt. Przyjęcie uchwały w sprawie wyroku i godności finansowej. Wspomniałam na informację wynikającą z wieloletniej prognozy finansowej. To jest kwota zadłużenia, jakie ma wystąpić na koniec 2018 roku budżetu banku. Mówić o tym, czy ja może troszeczkę rozwinąć. I tak na koniec 2019 roku. Przy opracowaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej przepisy ustawy o finansach publicznych mówią, że trzeba przyjąć do obliczania zadłużenia na koniec 2018 roku planowane zadłużenie na dzień 30 września. I tu chcę już powiedzieć, że zadłużenie faktyczne, jakie wystąpiło, jest o wiele mniejsze, bowiem o 720 tysięcy złotych. Jest ono mniejsze głównie ze względu na zwrot podatku VAT, jaki otrzymaliśmy z faktur na inwestycje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Dostaliśmy 445 tysięcy zwrotu podatku VAT. Do rozliczenia jeszcze pozostało nam z ostatniej faktury 88 tysięcy i ten zwrot płynie w 2019 roku. W czwartym kwartale 2018 roku deficyt i planowane do zaciągnięcia kredyty zmniejszone zostały o 372 tysiące złotych. Przed chwilą w uchwale było 290 tysięcy. I tak zadłużenie, które wystąpi na dzień 31 grudnia 2018 roku. Podzielę na dwa. Pierwsze to takie wynikające z pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, jakie zaczęliśmy zaciągnąć
Banku Gospodarstwa Krajowego na uporządkowaną inwestycję uporządkowania wodno-ściekowej, na modernizację świetlicy w Zagrodach czy w Górce Obrony Morskiej. Te pożyczki zostaną spłacone ze środków z budżetu Unii Europejskiej po ostatecznym rozliczeniu inwestycji. Mamy ich 1 330 144 zł. I to zadłużenie, o którym Pan Wójt zaczął mówić, które będziemy spłacać ze środków własnych gminy. Na dzień 31 grudnia będziemy mieć 1 507 000, dokładnie 304 zł. I w tym jest, tak jak Pan Wójt mówił, 950 tysięcy pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą zaciągnęliśmy w tym roku na uchwał właśnie na kanalizację, wymianę wodociągu i budowę punktów zrzutu ścieków. Pozostało nam jeszcze 224 tysiące pożyczki, którą zaciągnęliśmy w tamtym roku na zakup samochodu strażackiego, którą spłaciliśmy 56 tysięcy. W tamtym roku zaciągnęliśmy też pożyczkę w tym Funduszu Ochrony Środowiska na wodociąg. Pozostało nam 33 404 zł. I mamy jeszcze kredyty w Banku Spółdzielczym z 2013 roku o 100 tysięcy zł, z 2016 roku, które zaciągnęliśmy 200 tysięcy zł. Zadłużenie to ma być spłacane do 2028 roku. Tu została rozłożona właśnie ta pożyczka na 950 tysięcy na 10 lat, po 95 tysięcy rocznie. I tak, w 2019 roku mamy spłacać bez odsetek 284 404 zł. W 2020 roku 251 tysięcy zł. W 2021 i 2022 201 tysięcy i od 2023 do 2028 po 95 tysięcy zł. Tutaj jak Pan Wójt mówił, zaciągnęliśmy 950 tysięcy w tym roku, a spłaciliśmy 239 tysięcy 404 kredytów i pożyczek. Stąd ta różnica w tym zadłużeniu, z Banku wspominał 710 tysięcy, że nam się zwiększyło. W budżecie 2019 roku, aby zamknąć ten budżet, zaplanowane są kredyty i pożyczki w kwocie 1 168 709 zł. Jeżeli zaciągnęlibyśmy te kredyty, to na koniec 2019 roku zadłużenie by wyniosło 2 miliony 400 tysięcy złotych, 2 miliony dokładnie 391 709 złotych. Podsumowując, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna o projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Gmina spełnia wszystkie wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych. Dziękuję. Wystąpienie Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. To bardzo opinia. Opinia Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w gminie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opracowanej na lata 2019-2029 komisja decyzji na pozytywnie opinię projekt wyżej wymienionej uchwały. Ostatnią decyzję pozostawiamy Radzie. Czy ktoś z Państwa radnych zabrali głos w tym punkcie obrad? O przedłożenie projektu uchwały proszę Panią Skarbnik. Uchwała nr 326/2018 Rady Gminy roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ustawiam Panu Komisję. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawiając załączniku nr 2 do uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się określenia przyjętych wartości. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Gorej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości
wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykreślają zadań budżetowych. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 35/17 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletnich programów finansowych z późniejszymi zmianami. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Przewodniczący Rady Gminy. Dziękuję. Czy są uwagi do przedłożonego uchwały? Przyjmujemy uchwałę. Linus Leszek. Jestem za. Romanek. Romanek Ryszard. Jestem za. Ryszard. Jestem za. Jabłońska Panuska. Jestem za. Widzę Stanisław. Za. Panie Zbigniew. Jestem za. Kuraś Paweł. Jestem za. Jacek Paweł. Jestem za. Diego Krzysztof. Za. Mów Maria. Jestem za. Sowa Ryszard. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem za. Stańczyk Mirosław. Jestem za. Wisa Lewa. Dziękuję. Stwierdzam, że czaska podjęta. 5 minut chodów. Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi, pracownicy, zgromadzeni mieszkańcy. Najważniejsza uchwała chyba w całym roku, która daje możliwości władzy wykonawczej. Niezgromnie powiem w tym momencie, jestem ja, czy cały aparat Urzędu Gminy, dawana przez władzę ustawodawczą, czyli Radę Gminy. Proponujemy uchwałę dotyczącą wydatków, dochodów na rok przyszły. Uchwała była procedowana od września, kiedy to mieszkańcy do 15 września mieszkańcy radni, którzy zdecydowali się na złożenie swoich propozycji, a takie propozycje też były, żeby je tutaj składali. Do 15 listopada zostało projekt budżetu został wykonany przez nas, przez pracowników Urzędu Gminy, głównie tutaj przez panią skarbnik, przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej. O tym za moment pewno będzie mowa, ale ja już tu uprzedzam, że jest to decyzja jakby pozytywna w takim kształcie. Tutaj według tych założeń pozytywnie zweryfikowana, zaakceptowana. Natomiast co proponujemy w tym budżecie? Dochody budżetu na poziomie 20 475 600 000, wydatki na poziomie 20 029 000, więc można powiedzieć, że nawet jest to jak gdyby nadwyżka budżetowa, nie mamy tu typowo deficytu, ale to tak jakby trochę pozornie, z tego względu, że w tej kwocie tutaj dochodów to są też środki, które otrzymamy jako zwrot za inwestycje, które środków unijnych w roku obecnym, bieżącym są realizowane. Szanowni Państwo, realizując, przygotowując budżet, zawsze stykamy się z pewną trudnością, bo wiadomo, że chciałoby się tych wydatków jak najwięcej, dochodów niestety aż tak dużo nie mamy.
Tak jak tu wspólnie ustaliliśmy z Radą, że na rok przyszły nie są podnoszone jakby podatki, szczególnie te podatki grupowe, więc też musimy się obracać jakby w tej, w tych kwotach, jakimi dysponujemy. I głównie co dotyczy jakby większości mieszkańców, którzy, znaczy no zapewne cały budżet dotyczy, natomiast co bezpośrednio ma wpływ, to inwestycje, bo te wydatki stałe, no one tam są, niemniej jednak no za wiele przy nich jakby też nie możemy zrobić, bo no one nie zawsze są jakby od nas tutaj zależne, jak chociażby wydatki za prąd, energię elektryczną, za inne media, to po prostu jesteśmy zobowiązani po prostu ponosić. Natomiast co proponujemy? Proponujemy wydatki inwestycyjne w kwocie przekraczającej 6 milionów złotych. Czyli na ogólny budżet 20 milionów tam z małym haczykiem, 6 milionów to są wydatki typowo inwestycyjne. Są jeszcze, oprócz tych 6 milionów będą drobne wydatki typu już nieinwestycyjnego, ale aczkolwiek to też składają przedsięwzięcia i powodują po prostu przyrost majątku. Po kolei. Więc największe takie inwestycje nasze, które planujemy do realizacji w roku 2019, to jest dalsza termomodernizacja tego budynku, w którym tu jesteśmy, Urzędu Gminy. Tutaj mamy stosowne umowy już podpisane, zarówno o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, jak również z wykonawcą. Więc to jest jedno z głównych zadań. Kolejne zadanie to jest montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Goraj, gdzie środki również zostały już przyznane przez Urząd Marszałkowski. Tutaj będziemy się posiłkować wpłatami mieszkańców i właśnie pozyskanymi z Unii Europejskiej, swoich jako typowo budżetowych, będzie tam jakaś nikoma ilość. Więc to zadanie też jest za kwotę 1 862 779 zł. Taka jest wartość kosztorysowa. To zadanie za moment przystępujemy tutaj do realizacji, do postępowania przetargowego. Kolejne zadanie to jest to, o czym tu już mówiłem na wstępie swojej informacji. Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju, czyli tak zwana rewitalizacja, za kwotę prawie 2 miliony złotych. Więc gdy czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie, w tym momencie umowy nie mamy, więc nie mamy też jakby możliwości przyspieszenia procedur przetargowych czy innych. Natomiast liczymy, że akurat to przedsięwzięcie będzie realizowane. Kolejne przedsięwzięcie dotyczy, o czym też już mówiłem, drogi tak zwanej Schetynówki na terenie Wólki, czyli od Bononii do drogi wojewódzkiej. Tutaj też mamy wstępnie jakby ten wniosek zaakceptowany, umowy nie ma. Natomiast kolejne zadanie, to jest jedne z większych, to są też drogi. To dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zastawie. I tutaj wniosek był składany do Urzędu Wojewódzkiego, do Pana Wojewody. Wstępnie ten wniosek jakby został, nie dlatego, że odrzucony, ale z braku środków nie przeszedł, będzie powtórny nabór tuż po nowym roku i pokud nie będziemy składać, mamy jakby zapewnienie strony rządowej, że tych pieniędzy jest dużo. Mamy nadzieję, że również tutaj Pan Starosta swoimi jakimiś
możliwościami, wpływami dopomoże, żeby ten akurat to przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Kolejne zadanie dotyczy może już takich mniejszych zadań, ale one też są tutaj jakby wpisane w budżecie. Dotyczy to przebudowy drogi ulicy Rolnej, dalszej części ulicy Rolnej, zdecydowanej tutaj przez Fundusz Sołecki miejscowości Goraj. Do tego funduszu tutaj dokładamy do kwoty, znaczy no propozycja do dołożenia jest do kwoty 50 tysięcy, żeby ten odcinek tych 60 metrów ukończyć w wersji takiej, jak mamy to na pozostałej części ulicy Rolnej. Kolejna inwestycja dotyczy utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Bononia, więc to jest z Funduszu Słoweckiego, tam ponad 14 tysięcy, więc to za wiele tu nie zrobimy, no ale to też jest jakby przedsięwzięcie tutaj wpisane do Funduszu Słoweckiego i jednocześnie budżetu. Kolejna inwestycja to jest utwardzenie drogi gminnej na pierwszej kolonii w miejscowości Abramów. To jest do zabudowy, do końca zabudowy za kwotę 35 tysięcy. Wykonanie nawierzchni na drodze w Albinowie Małym, to jest od drogi powiatowej do Płyt. O tym też już tutaj mówiliśmy, to jest za kwotę 25 tysięcy, czyli Fundusz Wiejski Średniówki, Sołectwa Średniówka plus kwota tutaj dodana, tak żeby ten odcinek ukończyć. Jak również jest wpisana wykonanie nawierzchni na Lipowej Górce w Zagrodach, kwota w tej chwili tak sugerowana blisko 30 tysięcy, jest to fundusz sołecki. Ponadto z tych wydatków mamy również wykonanie oświetlenia w miejscowości Albinów Mały, bo tam zostało jakby zlikwidowane, więc za moment też będzie to zrobione, praktycznie tam już troszkę jest. Z innych jakby wydatków to jest też przebudowa linii wodociągowej w miejscowości Chocznia Abramowska, tu sołectwo zdecydowało, że będzie to dokumentacja wstępnie, bo tych środków jest nie za wiele. Więc z tych jakby planowanych wydatków to no jeszcze projekt stołówki w szkole. W szkole projekt stołówki w tej chwili. Być może, że jeżeli pozwolą na to warunki, możliwości tutaj dofinansowywania czy współfinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, ale to jest środków przewidywanych do kwoty 80 tysięcy, więc jakby nie za wiele. No jeszcze zobaczymy, w każdym razie tuż po nowym roku również przystępujemy do realizacji tutaj wstępnie projektu, tak żeby ten tutaj zająć się sprawą stołówki, która naprawdę jest, też powinna być nasza wizytówka, a w tej chwili no ona to jeszcze może się za to wstydzić. Także tych wydatków tak z grubsza jakby nakreślonych jest na kwotę rzędu ponad 6 milionów złotych. Są jeszcze też drogi, które są planowane jakby do realizacji, a w budżecie bezpośrednio nie ujęte, jak chociażby droga w Zagrodach od Młyna tutaj do granicy z gminą Szanów, to jest prawie odcinek dwukilometrowy. Będzie to, jest ten wniosek złożony, już w tym momencie jest złożony do Urzędu Przewodniego, do tak. O, kolędnicy. To może się. Szanowni Państwo, akurat chciałbym Państwu wytłumaczyć, żebyście byli świadomi, co w tym budżecie będzie, także oby tam inne czynniki na mnie tutaj nie przyspieszały. Przyspieszały działania do realizacji, ale niekoniecznie przyspieszały tutaj konieczność podejmowania decyzji.
Natomiast cóż, jest złożony wniosek na drogę w Zagrodach, to mówię, dwukilometrowy odcinek, tak zwanego progu, czyli programu rozwoju obszarów wiejskich, tam jest dofinansowanie rzędu 63-63, więc udział budżetu gminy jest planowany około 500 tysięcy złotych, więc to też jest jakby duża kwota. Jeśli rzeczywiście będzie to w trakcie roku, no będziemy się nad tym zastanawiać, ale znając życie, prawdopodobnie będzie to inwestycja na rok przyszły. Ale to tak to wstępnie wygląda. Również zostały złożone wnioski, nawet w dniu dzisiejszym, dotyczące tak zwanych dróg powodziowych, wąwozów. To dotyczy drogi, no jest to sołectwo jeszcze zastawia, ale to jest droga prowadząca od drogi wojewódzkiej do Bólki, tutaj do pana Krasy Mariana w kierunku. I druga droga jest to w Bodoni za Płytami w kierunku tam w Sosnowych Dołach. Kolejna droga jest w Średniówce, wąwóz i wąwóz mały w Goraniu. Więc to są nasze wstępne takie propozycje, co z tego wyniknie, to zobaczymy. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, potrzeb jest zapewne wiele możliwości, jak to zwykle bywa. Powiem tylko jeszcze jedno, tak może, jeśli chodzi o kulturę fizyczną, bo tu też budziło zainteresowanie. Rokrocznie coś tam, jakieś kwoty podnosimy, no na tyle, ile jest to możliwe. W tym momencie jest przewidywana kwota dla klubu sportowego 50 tysięcy. Oprócz tego wydatkujemy jakby w tym temacie 20 tysięcy jest na zatrudnienie trenera środowiskowego i konserwacja boiska Orlik. Więc to też już jest ponad 70 tysięcy. Ponadto, chociaż te kwoty nie są tu zapisane, ale też pomagamy we wszelaki sposób, choćby naszym tutaj pracom naszych pracowników, jeżeli jest taka potrzeba w koszeniu tego boiska, czy jakichś innych prac. Cóż innego, no. Państwo radni szczegółowo z budżetem się zapoznawali na komisjach, o tym dyskutowaliśmy i zapewne jeszcze niejednokrotnie będziemy dyskutować, bo budżet zawsze jest to coś, co jest płynne, nie jest stałe, bo życie toczy się do przodu, są różne wyzwania, różne kierunki, którymi nie zawsze jesteśmy na dany moment, na moment konstruowania budżetu przewidzieć. A raz jeszcze powtarzam, że sama konstrukcja budżetu była prowadzona do 15 listopada. Więc jest jedna mała korekta, o tym chciałem powiedzieć, bo to Państwa to usłyszeć, może też zainteresuje. Przeznaczaliśmy tutaj 40 tysięcy na przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego, możliwości wykonania. To jest kwota bardzo mała, o nawet te 40 tysięcy, bo jeżeli byśmy mówili o całym planie, byłby to naprawdę wydatek rzędu setek tysięcy, albo no setka co najmniej, a może i więcej. Natomiast tu jest skonkretyzowane, bo dotyczy tu konkretnej działki, tu, gdzie jest Pan zainteresowany budową farmy fotowoltaicznej i akurat chyba w tym kierunku tutaj pójdziemy. Natomiast tej kwoty, jakby po konsultacjach z radnymi, została ta kwota trochę rozbita, uczknięta, 20 tysięcy na zakup krzesełek do świetlic wiejskich. Bo wierzcie mi Państwo, ja bardzo mi wstyd jako gospodarzowi, jeżeli i jeżdżę na, nie tylko ja, ale cały Uniku Zespół, na kolejne zebrania wiejskie, za chwilę je będziemy mieć, bo będziemy mieć wybór sołtysów i czy w ogóle zebrania wiejskie tutaj w kolejnych sołectwach, gdzie nie mamy na czym usiąść kompletnie. No są takie sołectwa, że nawet 10 tych krzesełek nie ma. Więc zechcemy tutaj te krzesełka chociażby po kilkanaście do każdej świetlicy gdzieś tam obdzielić. Także z grubsza ten budżet wygląda w ten sposób. Szczegóły, no to będziemy jakby w trakcie opracowywać. A gdyby były jakieś szczegóły też do mnie, czy do Pani skarbnik, zapytania, to jesteśmy do dyspozycji.
Dziękuję. I oczywiście proszę o przyjęcie Wysokoradę budżetu w wersji proponowanej. Pani Dąbrowska, ja proszę. Opinia Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie uchwały orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Goraj na 2019 rok, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję. Dziękuję Państwa. Radnych zabrali głos w dyskusji. O przedłożeniu projektu uchwały proszę Pani Radnicę. Z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Ustawę proponuję. Paragraf pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 20 479 678 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 14 737 802 zł. I dochody majątkowe w kwocie 5 730 7876 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1. W tym punkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań zakresu administracji rządowej gminy zadań zlecone gminie ustawami w kwocie 4 539 888 zł. Punkt drugi. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 zł. Punkt trzeci. Dochody tytułu wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 000 zł. Punkt czwarty. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł. Punkt piąty. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220 000 zł. Paragraf drugi. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 20 029 562 zł 3 grosze. Z tego wydatki bieżące w kwocie 13 796 445 zł 3 grosze i wydatki majątkowe w kwocie 6 233 117 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Tym. Punkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej gminy zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 539 088 zł 3 grosze. Punkt drugi. Wydatki na zadania realizowane w środku umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 200 zł. Punkt trzeci. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 500 zł. Punkt czwarty. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500 zł. Punkt piąty. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 000 zł. Punkt szósty. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 311 040 zł. Paragraf trzeci. Ustęp pierwszy. Kwotę planowanej na realizację budżetu gminy określa się w wysokości 446 116 zł. Ustęp drugi. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 446 116 zł. Paragraf czwarty. Ustęp pierwszy. Określa się łączną kwotę planowania przychodów budżetu gminy w kwocie 1 168 709 zł. Ustęp drugi. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 614 825 zł. Ustęp trzeci. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafu określającym źródło przychodu oraz źródeł rozchodów zestawione zostały w załączniku numer 3. Paragraf 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. Punkt pierwszy. Ogólną kwotę 70 000 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł. Punkt drugi. Celowe w kwocie 141 000 zł z przeznaczeniem na
realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 tysięcy złotych, odbudowę dróg gminy i utrudzenie wąwozów w kwocie 100 tysięcy złotych. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 3. Paragraf 7. Określa się punkt 1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe w łącznej kwocie 230 tysięcy złotych oraz wydatków gminy finansowania w łącznej kwocie 230 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 668 709 zł. Paragraf 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 221 994 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 11. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy z zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, który maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500 tysięcy złotych. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3. Paragraf 12. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowych innych jednostkach organizacyjnych, zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pomocników tych wynagrodzeń i wydatków majątkowych. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gole. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego. Dziękuję. Czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Przegłosujemy uchwałę. Miłosz Kleszek, który są za. Formada Ryszka. Rąbka Ryszka. Jestem za. Jestem za. Widzica Sawicz, za. Kojc Gminy. Jestem za. Uraś Paweł. Jestem za. Jacek Paweł. Jestem za. Mielko Krzysztof. Jestem za. Mamoć Maria. Jestem za. Sowa Władysław. Stańczyk Miłosz. Jestem za. Widz Stawiał. Jestem za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. No i teraz co Państwo widzicie? Dajemy się przydać. To jeszcze po wystąpieniu Pana. Ale to ci będę nie chciał. Amura. Słyszałem o Panu Furmanku nowym radnym, także jak nowy Pan Radny powstał, to też dobrze. Panowie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Wójcie, mieszkańcy gminy Goraj, chciałem serdecznie podziękować gminie Przewodniczenia Wędkarzy Amor Goraju za przyjęcie uchwały, za wszystkie głosy za wszystkie głosy wstrzymujące się, za to ostatnie z pokorą przyjęliśmy Wasze decyzje i Wasze uwagi. Dziękuję za poświęcony czas. To ostatnie kilka dni to też możliwy naszemu stowarzyszeniu i zagospodarowaniu zbiorników wodnych, ale wiemy, że w języku polskim są trzy piękne wyrazy. Proszę, przepraszam i dziękuję. W imieniu wszystkich wędkarzy, Stowarzyszenia Wędkarzy Amur Goraju, dziękuję. My również dziękujemy za współpracę i oby się odbijała nadal. A propos współpracy, skoro Pan Przewodniczący wspomniał, zapraszam wszystkich do współpracy, a głównie Pana Przewodniczącego, bo politycznie czy nie politycznie, ale zawody o puchar Pana Przewodniczącego, Pana Prezesa, czy też Pana Wójta w dalszym ciągu będziemy organizowali, a także o puchary może od radnych o nagrody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę, aby przyszły przedstawiły, tak? Przerwa na czas występu.
Jako Bogu cześć.
Za kolędy dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy na tym nowy rok. Dobra, dziękujemy. Za piękne kolędowanie. Trzeci, teraz się zapędzimy.